Tutaj mamy pierwszą akcję ze strony Wolves. Piłkę ma O'Hara. O'Hara podaje do Sako. Sako znajduje tam Sigurdarsona. Sigurdarsson uderza, no ale niestety niecelnie. Gdybyśmy zdobyli tak szybko bramkę, no byłaby to istna bajka, no ale niestety nie da się tak łatwo strzelić klubowi z Premier League. Tutaj mamy 19 minutę i akcję Aston Villa, która na nasze nieszczęście zakończyła się bramką po fatalnym błędzie Berry. Naprawdę to, co zrobił tam ten zawodnik, no wolę tego nie komentować. No i w 20 minucie Holman zdobywa bramkę. Wykorzystał on błąd Berry. Berra się zamotał z piłką, próbował ją wykopać, nie wiedział, co z nią zrobić. No i takie są tego efekty. Tutaj natomiast 37 minuta, dośrodkowanie do Doyla. Ten uderza z voleya, no ale wolę nie komentować tego uderzenia. Naprawdę fatalny volley tego zawodnika, no ten strzał kompletnie nie wyszedł Kevinowi, ale walczyliśmy dalej. I mieliśmy zmiany na boisku, pojawił się Sławomir Peszko i Amuri zamiast Andre Santosa i Davida Beckhama. I tutaj mamy 84 minutę, przejęcie piłki. Piłkę ma Sigurdarsson, Sigurdarsson podaje do Sako, Sako uderza i mamy bramkę! I mamy remis w 85 minucie. Udało się nam zremisować. Naprawdę się cieszyłem z tej bramki. Bo jeżeli byśmy przegrali na wyjeździe, no to byłby już to nasz koniec przygody z innym pucharem. Siemanko, witam się z wami po meczu z Aston Villą, który zremisowaliśmy 1-1. Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został Sigurdarsson, który otrzymał te 8, równą 8. Okej, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że się coś nam urodzi z transferami, bo naprawdę trzeba wzmocnić, bo widać, że Aston Villa jest dużo lepszym zespołem. Mamy informację, że Manchester United przyjął ofertę za danego Welbecka. Okej. Mamy informację również, że nasi zawodnicy wracają z wypożyczeń. Okej, zobaczmy sobie teraz skład, jak on wygląda. Myślę, że tutaj Ricorda i Cassidy'ego możemy z powrotem dać na wypożyczenie. Transfer, sprzedaj zawodników. Okej, gdzie jest tutaj Record, wypożyczenie na sezon, Cassidy, wypożyczenie na sezon. Jeszcze chciałem tutaj dać Forda. Okej. No i dobra, lecimy dalej. Może się coś urodzi nam przez te 2 dni z transferami, miejmy nadzieję, że tak. Coś się długo ładuje, więc tak jak myślałem, Stefan El-Sharawi odrzucił nasz kontakt. Kontrakt. Spróbujemy mu jeszcze raz, tym razem z większą pensją, dać lepszy kontrakt. Okej. I trzeba sobie znaleźć jakiegoś rezerwowego bramkarza. Transfery, kup zawodników, bramkarz. Tak, do 70-75 niech będzie. Jako rezerwowy, więc nie będzie to jakiś super zawodnik. Po prostu, żeby w razie kontuzji Hensaya miał kto grać u nas na bramce. Sergio, nie. Dida? Zobaczmy sobie tutaj jeszcze Kudicini. Gratisowo może ten zawodnik. Zaproponujemy kupno. Składamy ofertę.
No myślę, że tutaj za Hansa Mullera możemy spróbować dać ofertę. Albo spróbujemy sobie wziąć jakiegoś bramkarza z Polski, narodowość, wiesz, narodowość polska. Nie myślę tutaj o Wojciechu Szczęsnym czy Tytoniu. Szukamy. Tomek Kuszczak, Łukasz Załuska, Grzegorz Kotorowski. Czemu nie Kotorowskiego spróbować? Zrobiłem jego kupno. Ok, składam ofertę. No i dobra. Lecimy dalej. I Alex Oxlade-Chamberlain przyjął proponowany kontrakt i mamy już pierwszy zimowy transfer. Jest to młody Alex Oxlade-Chamberlain. Przyjmujemy oczywiście i witamy Alexa Oxlade-Chamberlaina w naszym klubie. Okej, okay, i teraz jeszcze Real Madrid przyjął ofertę za Varane. Składam ofertę, ważny zawodnik, lat 4, 40 tysięcy euro. Mamy oferty transferowe za krótkie wypożyczenie do Nottingham Forest Edwardsa. Okej, okay, akceptujemy. Odrzucamy. Okej, okay. I zobaczmy, jaki numer ma teraz aktualnie Alex Oxlade-Chamberlain. Tutaj już mamy tego zawodnika. Zamiast niego właśnie potrzebujemy jakiegoś bramkarza rezerwowego, bo nawet nie mamy kogo dać na ławkę. Ustawmy sobie skład na to spotkanie. Na lewej pomocy damy zadebiutować Alexowi Oxlade'owi Chamberlainowi. Zobaczmy, jak wygląda tutaj ze zmęczeniem. No trochę kiepskawo. Tutaj zagra Peszko, natomiast atak to będzie Sigurdarsson i Doyle. Środek Dumbia. Na środkowym pomocniku defensywnym zagra Omri. Lewa pomoc to będzie Ward. Tutaj zagra Daniel Carico i Johnson. Naprawdę Berrani mi się nie podobał w poprzednim meczu. Popełniał kardynalne błędy, przez co mogliśmy przegrać jeszcze wyżej. Właśnie mogliśmy przegrać. Na szczęście udało się strzelić nam bramkę. No i dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, spotkania z Leicester City. No i na razie. Wow, 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 wow. My jesteśmy na pierwszym miejscu w lidze. Yeah. Tak jest, mamy pierwsze miejsce w lidze, z czegoś. Jest, dobrze jest, dobra. Czyli musimy teraz wygrać ten mecz, żeby umocnić swoje miejsce w tabeli jako lider. No i co, ja się z wami żegnam, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wróć, w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia po skrócie tego spotkania, na razie. To był tak naprawdę mecz jednego wydarzenia. Dumbia przyjmuje piłkę, znajduje bardzo szybkiego Sigurdarssona. Sigurdarsson wykorzystuje swoją prędkość i w 8 minucie zdobywa bramkę. Bardzo dobre uderzenie, finezyjne. Dumbia bardzo ładnie znalazł tego zawodnika. No a Sigurdarsson wykorzysta swoją prędkość. No a tak naprawdę dalej się nic ciekawego nie działo i ten mecz się zakończył wynikiem taki, jaki teraz jest widoczny na tablicy wyników. Siemanku, witam się z wami po meczu z Leicester City, który wygraliśmy 1-0. Zawodnikiem meczu został Dumbia, który otrzymał notę 9,3. Okej, lecimy dalej. Mam informację o tym, że Alex Oxlade-Chamberlain przybył oraz także, że Maicon, o którego się staraliśmy w zeszłym sezonie, jest niezainteresowany Stoke City. A Real zaakceptował ofertę za Varane. Ok, składam tą ofertę. I lecimy dalej. Umocniliśmy się na pozycji lidera i mamy dwupunktową przewagę nad Boltonem. Oj, tutaj mamy samych dobrych zawodników. Ale będziemy kontynuować scouting.
Okej, lecimy dalej. Mamy informację o tym, że Stefan El-Sharawy przyjął kontrakt i mamy napastnika. Tak jest, Stefan El-Sharawy. Także Lech Poznań przyjął ofertę za Kotorowskiego. Zobaczmy, jaki numer został przydzielony Stefanowi. Nie. Dałem mu 92, taki numer, z jakim grał w Milanie, bo teraz jest zawodnikiem Wolverhamptonu, z czego się bardzo cieszę. Jeden cel w naszym okienku transferowym już mamy zdobyty. Mamy ofertę transferową za Daniela Carico. Ale odrzucimy tę ofertę, ponieważ Daniel Carico jest obecnie naszym najlepszym środkowym obrońcą. Mam również informację, że Tottenham przyjął ofertę za Carlo Kudiciniego. Wróć, ok. No i ok, ustalmy sobie skład na spotkanie z kim my gramy. Z Bristol City? Chyba tak, Bristol City, tak mi się wydaje. A potem będziemy grali rewanż z Aston Villą, ale myślę, że będzie to zupełnie inny klub, ponieważ wzmocnienia, jakie są w klubie Wolverhampton obecnie, naprawdę pomogły. Ok, na środku zagra Daniel Carico, chociaż nie. Mamy zagrać Berge i Johnsonowi. Pomoc to Alex Oxlade-Chamberlain, Sigurdarsson i nasz Stefan El-Sharawy. Natomiast środek pomocy to będzie O'Hara. Prawa pomoc, na prawej pomocy może zagrać Peszko, a na środkowym pomocniku defensywnym może zagrać Henry. Ok, jeszcze tylko ogarnimy sobie ławkę. No potrzebujemy naprawdę tego, bramkarza. O, Sako. Co Sako robi? Poza pierwszą jedenastką. Okej. Zamiast Sigurdarssona wpuścimy Davisa. No i co? Skład jest ustalony. Chciałbym jeszcze sobie zobaczyć, za jakim wzmocnieniem na pomoc ewentualnym. Bo tak naprawdę większość naszych najlepszych zawodników z pomocy jest obecnie na wypożyczeniu. Zakupiliśmy sobie na razie Alexa Oxlade-Chamberlaina. To gdzie jest wiek? Już powiedziałem nazwiska, maksymalny wiek. 21 lat. I lecimy. Nie, mamy już coraz mniejszy ten budżet transferowy, z każdym transferem jest. Shaqiri. Mówiliście mi też, żebym zobaczył sobie nad Milikiem. Milik to jest bodajże napastnik. Arkadiusz Milik. Milik, zobaczmy sobie. Zawodnik Górnika Zabrze bodajże. Tak jest. 18 lat, 85 punktów doświadczenia. Zaproponujemy im kupno, a potem najwyżej damy go na wypożyczenie. Okej, no i dobra. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania. No i na razie. W tym meczu się tak naprawdę przez długi czas nic się nie działo, więc w 78 minucie postanowiliśmy zrobić jakieś zmiany. Na boisku pojawił się Evans Lake zamiast Alexa Oxlade-Chamberlaina. I w 83 minucie mieliśmy akcję. Pikema Ward na skrzydę, ciągle się przy niej utrzymywał. Podawał do O'Hary w polu karnym, ale niestety O'Hara niecelnie uderzał i skończyło się 0-0.
Siemka, witam się z wami po zremisowanym meczu 0 do 0 z Bristol City. No mecz nie był za ciekawy, ale mieliśmy akcję zarówno my, jak i Bristol City. No ale niestety będziemy mieli tylko jeden punkt w tej kolejce. Ciekaw jestem, jak się teraz będzie... Varane odrzucił naszą ofertę. Gdzie jest Varane? Jest Varane, przedstawimy mu nową ofertę i będzie to oferta 45 milionów. Ważny zawodnik i okej. Jak teraz wygląda tabela? Mam nadzieję, że dalej jesteśmy na pierwszej tabeli. Tak jest, dalej jesteśmy na pierwszej tabeli. Wróć! Jesteśmy na drugim miejscu. Ponieważ dużo lepszy bilans bramkowy ma Bolton. Spajmy sobie konferencję prasową, na której zmotywujemy nasz klub do walki. Ok, lecimy dalej. Mamy mało czasu na jakiekolwiek transfery. No, informacja, że Krzysztof Kotorowski przyjął ofertę. Ok, akceptujemy. Mamy już rezerwowego bramkarza. Skład. I gdzie jest Kotorowski? Nie jest Kotorowski. Okej. Mam informację, że Carlo Cudicini odrzucił naszą ofertę, ale jest to tak naprawdę nam już niepotrzebny zawodnik. I mam informację, że Górnik Zabrze przyjął ofertę za Arkadiusza Milika. Zobaczę sobie jeszcze co z Welbeckiem, bo coś długo się nie odzywa nikt w jego sprawie. Webek, wróć. Welbeck i szukamy. Oferta wycofana, nie kminie o co chodzi. Cholera, nie stać następnego zawodnika. No nic to. Welbecka możemy sobie już odrzucić. Lecimy dalej. I Varane ponownie odrzucił nasz kontrakt. Zobaczmy sobie jeszcze za jakimś innym młodym obrońcą. Obrońca. Gdzie jest wiek? Maksymalny wiek 21 lat i szukamy. Mamy 12 milionów euro, co jest całkiem dużą sumą jak na kupno jakiegoś obrońcy. David Alaba. Kogo my tutaj mamy jeszcze takiego? Geoffrey Bruma, grający na wypożyczeniu w hamburgerze Sturmverein. Myślę, że tutaj Papadopoulos jest dobrą partią. Złożymy za niego 12 milionów, więcej nie możemy. Jeszcze myślałem nad Stasicem. Nad Stasicem. Wybaczcie mi. Kupno. Spożymy za niego 8 milionów. Składamy ofertę. I kogo jeszcze tutaj możemy kupić? David Alaba. Nie, na razie tyle nam wystarczy, mogę tak powiedzieć. Ok, ustawiamy sobie skład na to spotkanie. Na prawej stronie Montoya. Na środku zagra Berra i Daniel Carico. Na lewej stronie Andres Santos. Natomiast pomoc to będzie... Kto zagra na pomoc? Sławomir Peszko. Chociaż tutaj ktoś jeszcze może zagrać. Sako. Tutaj może jeszcze zagrać Beckham, który jest wypoczęty, więc tutaj wpuścimy Marone. Natomiast na środkowego pomocnika defensywnego
pójdzie Dumbia, a atak to będzie... Wróć! Kogo tutaj możemy ściągnąć? Ściągniemy Dumbię, na lewą pomoc pójdzie Alex Oxlade-Chamberlain. Trochę tutaj namieszaliśmy, ale mam nadzieję, że to się nic nie stanie. I natomiast tutaj pójdzie Sigurdarsson. Ławka to będzie Evans Blake oraz Kevin Doyle. I co z tym? Nikt jak na razie nie jest zainteresowany naszymi dwoma zawodnikami, czyli Evansem Blake'em. Aikeme już został sprzedany. Okej. No i dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania. No i na razie. Tutaj mamy pierwszą akcję w 12 minucie. Piłkę ma Ireland, podają do Holmana. Holman kiwa się z jednym zawodnikiem, drugim, trzecim, czwartym i strzela bramkę. No naprawdę widać klasę Premier League w tym meczu było i to wyraźnie. I w 14 minucie Holman po przepięknym driblingu zdobywa bramkę na 1-0. No i niestety przegrywamy na wyjeździe. Ale miejmy nadzieję, że tak się nie skończy ten mecz. Tutaj mamy akcję w 28 minucie i fatalnie wybił bramkarz Aston Villa. Piłkę przejęliśmy my. Alex Oxlade-Chamberlain podał do Sako. Sako podał do Sigurdarssona, a Sigurdarsson strzelił ten prezent. Strzelił tą piłkę do bramki i w 31 minucie zdobywamy bramkę na 1-1. Ale dostał fantastyczne podanie. No ale niestety po raz kolejny akcja Aston Villa. Holman podał do Darrena Benta, a Darren Bent lobem pokonał naszego bramkarza w 42 minucie. Aston Villa wysuwa się na prowadzenie 2-1 w 42 minucie po bramce Darrena Benta. Ładne techniczne uderzenie. Musieliśmy wprowadzić jakieś zmiany. Na boisku pojawił się Kevin Doyle zamiast Alexa Oxlade-Chamberlaina. No i muszę przyznać, że było widać różnicę, bo już w 78 minucie Kevin Doyle właśnie znajduje się przy piłce. Podaje do Sigurdarssona, a Sigurdarsson przepięknym szczupakiem od słupka strzela piłkę do bramki i w 80 minucie remis 2-2. Wyskoczył do tego podania. Widać było naprawdę różnicę w naszej grze, kiedy Deutsche pojawił na boisku. Udało się nam zremisować, ale to jeszcze nie koniec tego spotkania. Tutaj mamy 90 minutę, doliczony czas. Obrona Aston Villa panicznie wybiła piłkę, przyjmują Sigurdarsson. Sigurdarsson podaje do Doyle'a i Doyle strzela na 3-2. W 90 minucie udaje się nam wygrać to spotkanie i awansujemy do kolejnej rundy FA Cup. Po wygranym meczu na wyjeździe 3-2. Naprawdę wspaniały mecz. Siemanko, witam się z wami po meczu z Aston Villą na wyjeździe, który wygraliśmy 3-2. Naprawdę cieszyłem się jak szalony po tej bramce w 90 minucie. Bramka w 80, w 90 i przegrywaliśmy 2-1, a diametralnie się zmieniła cała rozgrywka po wejściu na boisko Doyle'a, no i wygraliśmy 3-2, naprawdę bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, awansujemy dalej i to się liczy. Pochwalimy sobie nasz zespół, okej, lecimy dalej. Myślałem nad innym zawodnikiem, skoro Varane odrzucił naszą ofertę. Arkadiusz Milik odrzucił również kontrakt, ponieważ uważa, że nie jesteśmy w stanie mu zapewnić takiej pozycji w klubie, jaką mu napisaliśmy w kontrakcie. No i jest to poniekąd prawda, bo napisaliśmy mu ważnego zawodnika, a on będzie u nas najwyżej zmiennikiem. Więc dajmy, jeszcze raz wyślijmy mu ten kontrakt. Może zaakceptuje, może nie. Mamy informację, że oferta za Papadopoulosa jest nie do przyjęcia niestety, ponieważ ten zawodnik oczekują od nas 14 milionów, a z Manchesteru City 11 za Nastasicia. Ja myślę, że tyle możemy dać za tego zawodnika.
Składamy ofertę. Mamy ofertę transferową za Evansa Blake'a do West Hamu United, do klubu z pierwszej ligi angielskiej. A jaką nam oferę? Dobra, akceptujemy, bomba. Zarąbiście. Okej, jeszcze musimy zgłosić w reprezentacji Słowenii skład, dobór składu. I chciałbym tutaj dokonać kilku zmian. I jeszcze na ataku, na atak damy Kirma. Okej. Chociaż nie, wróć. No i dobra, skład mamy ustalony. Zobaczmy sobie alokację budżetu. Nie, nic się nie da z nią zrobić. Tak, więcej, żeby za tego Papadopoulosa dać lepszą ofertę. Zobaczmy sobie jeszcze za jakimś innym młodym obrońcą. O, obrońca. I gdzie jest tutaj maksymalny wiek? Fak, nie w tą stronę. Maksymalny wiek 21 lat. Szacunkowa wartość damy 12 milionów. Okej, szukamy. Wyskoczył nam właśnie Papadopoulos. Wróć. Phil Jones, reprezentant Manchester United. Zobaczmy. Ale nie jestem pewny, czy będzie chciał do nas przejść, tak samo jak El Sharawi nie chciał przejść za pierwszym razem. Dawid Alaba, Danilo. Nie wiem, kto tu jest jeszcze jakimś takim interesującym zawodnikiem. No nic, to zobaczmy, czy może się pojawił ktoś jednak na liście do wypożyczenia. Status transferowy do wypożyczenia, jakiś zawodnik, który akurat będzie pasował do naszego klubu. Dwóch zawodników z Barcelony, nawet dużo jest zawodników z Barcelony. Myślę, że możemy spróbować złożyć oferty wypożyczenia za Fontasa, tak tu się chyba czyta, nie mam pojęcia. Wypożyczenie. I wypożyczenie z przyszłą opłatą, która będzie wynosić 3 miliony i 600 tysięcy euro. Długość wypożyczenia na cały sezon. I składamy ofertę. I tak samo za Marka Bartre. Też nie mam pojęcia, jak się czyta tego zawodnika. Spróbujemy go sobie wypożyczyć. No i okej, ustalmy sobie skład na następne spotkanie. A gramy chyba z Middlesbrough, nie jestem pewny. Tutaj na ataku zagra Kevin Doyle i Evans Blake. Damy mu się pożegnać z klubem, bo prawdopodobnie niedługo odejdzie do matko, do kogo on odejdzie? Do West Hamu United prawdopodobnie. Chwila, gdzie jest Blake? Jeszcze tylko chciałem zrobić taki bajer. Okej. Tutaj Evans Blake i teraz środek pomocy. Środek pomocy to będzie O'Hara. Na prawej stronie zagra Sławomir Peszko, na środkowym pomocniku defensywnym myślę, że może zagrać Edwards. Lewa strona to będzie Ward, tutaj zagra Johnson i Daniel Carrico, a na prawej może zagrać Stearman. Okej. Jeszcze tylko ławkę trzeba ogarnąć w jakiś sposób. Dumbia zamiast Marone na ławkę, zamiast El Sharawi, Stefana El Sharawi na bół. No i okej. Dobra, skład jest ustalony, ja się z wami żegnam, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie o łapce w górze, jeżeli się wam podobało.
No i co? Wróć! My nie gramy z Middlesbrough, tylko z Cardiff City, teraz zobaczyłem. Zobaczmy jeszcze teraz, jak wygląda tabela ligowa po... No tak, Bolton jest przed nami, ponieważ mamy dużo, dużo lepszy bilans bramkowy. Naprawdę o 15 bramek więcej strzelili w tym sezonie. No więc liczmy na to, że stracą gdzieś punkty, no a my musimy teraz wygrywać każde spotkanie. No i co, ja się z wami żegnam, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie o łapce w górze, jeżeli się wam podobało. No i na razie.